tvpodkarpacie.pl. Z mieszkańcami Sanoka i okolic spotkał się poseł na Sejm Mariusz Kamiński. Jest on jednocześnie wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, byłym szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wizyta w Sanoku Mariusza Kamińskiego związana jest z akcją odwiedzania przez posłów Prawa i Sprawiedliwości różnych miejsc w Polsce. Docierają oni do powiatów, do gmin, czy wręcz do sal parafialnych. I właśnie w kaplicy przy kościele Chrystusa Króla odbyło się sanockie spotkanie, które nie było jedynym na Podkarpaciu. Poseł Mariusz Kamiński odwiedził dzisiaj mieszkańców Jasła i Krosna, teraz przybył do Sanoka. No, mieszkańcy pytali przede wszystkim o te sprawy, którymi zajmował się wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński jako szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a również o bieżące sprawy społeczne, gospodarcze, o kwestie bezrobocia, o kwestie perspektyw na miejsca pracy dla młodych ludzi. Czyli o to wszystko, co dla Polaków obecnie wydaje się być najważniejsze. Wydaje mi się, że wszyscy czekamy, przede wszystkim Polacy czekają na wielkie zmiany. Od wielu, wielu miesięcy widać drastyczny spadek poparcia dla Donalda Tuska, jego rządu i dla Platformy Obywatelskiej. Sam obóz rządzący kruszy się coraz bardziej. Opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, rośnie w siłę, co mnie oczywiście cieszy, ale wiem, że tylko ciężka praca, tylko właśnie takie spotkania jak dzisiaj w Sanoku mogą ugruntować naszą pozycję jako lidera sondaży. Co ważne, Prawa i Sprawiedliwości nie interesuje tylko zwycięstwo w wyborach. Działacze liczą na poparcie przekraczające 50%, ale do tego, zdaniem Kamińskiego, w dużej mierze potrzebna jest jedność na prawicy. Naszym celem jest stworzenie bardzo szerokiego frontu wokół Prawa i Sprawiedliwości, bo chcemy wygrać te wybory w sposób zdecydowany, tak żeby naprawdę móc zmieniać, żeby mieć większość w Sejmie i żeby ten program, o którym mówimy, który zyskuje poparcie Polaków, mógł być w praktyce zrealizowany. Tylko właśnie nie marnowanie głosów, nie dzielenie naszego elektoratu, nie dzielenie, czyli nie mnożenie ugrupowań prawicowych jest gwarantem tego sukcesu. Ponadto wiceprezes PiS wytknął bierność Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Od afery hazardowej tak naprawdę Donald Tusk i jego rząd zlikwidował walkę z korupcją w naszym kraju, walkę na szczytach władzy. Oczywiście czasami zdarzają się takie rodzynki, jeżeli chodzi o działania antykorupcyjne, ale tak też było za rządów SLD, gdzie mieliśmy do czynienia z aferą Starachowicką, gdzie czasami zdeterminowani funkcjonariusze doprowadzają do ujawnienia jakiejś sprawy. Taki przykład mamy na Podkarpaciu, myślę o sprawie Karapyty, ale tak naprawdę poza sprawą tego człowieka oskarżonego o korupcję dzięki też działaniom funkcjonariuszy CBA, jeżeli chodzi o kraj, nie mamy innych przykładów. Tak naprawdę zaprzestano walki z korupcją na szczytach władzy. Tego już nie ma. Ale zdaniem Mariusza Kamińskiego to może powrócić, ponieważ PiS już dzisiaj deklaruje gotowość do przejęcia władzy w kraju. My nie będziemy też na siłę przyspieszać wyborów parlamentarnych. To będzie zależało od okoliczności. Jeżeli byłaby kwestia konieczności już teraz przeprowadzenia wyborów, to jesteśmy gotowi teraz wziąć odpowiedzialność za Polskę i zmieniać. Jeśli wyborów dojdzie w tym zmianie konstytucyjnym, no to dostosujemy się do tego i liczymy na to, że dzięki poparciu Polaków będziemy mogli wyprowadzić Polskę na właściwe tory. tvpodkarpacie.pl